nasza tajemnicza wyspa. Jak dzieci przychodziliśmy tutaj się kąpać w rzece, właśnie w tym miejscu. Przechodziliśmy wtedy właśnie na drugą stronę rzeki, albo tutaj na naszą małą piracką wyspę. Tu chowaliśmy swoje skarby, swoje różne trofea i tu żądaliśmy zabawy w stylu Indian i podróżników. W tej rzece, tu w tym miejscu kąpaliśmy się, a po drugiej stronie, właśnie w tym miejscu, gdzie te drzewa, na kocu siedział sobie ratownik. Koło niego był wzniesiony maszt, na którym powiewała flaga, albo czerwona, albo biała. Jak biała, można było się kąpać. Czerwona, nie ma ratownika, kąpiel zbroniona. Jednym z ratowników był tutaj nasz kuzyn mojej mamy, siostrzeniec, Marek Jaworucki. On tu pływał też kajakiem, na który zabierał mnie i płynęliśmy sobie wzdłuż rzeki. Aż na kapustę, na tartaki i z powrotem tu do miejsca, na naszą wyspę. Dzisiaj wyspa jest już cicho, tu smutno, pusto. Fakt, że to dopiero maj, ale teraz już dzieciaki nie przychodzą się chyba kąpać na drywęce, tak jak wtedy my.